Witam Was ponownie, tu Wojtek Bobilewicz. Witam w drugiej części mojej opowieści o Wyspach Salomona i ich zagadkach. W poprzedniej części powiedziałem Wam pokrótce, jakiego rodzaju tajemnice skrywają sobie Wyspy Salomona i dlaczego moim zdaniem warto zorganizować tam wyprawę czy ekspedycję w celu potwierdzenia istnienia owych tajemnic czy zagadek. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam bardzo krótko na temat tego, dlaczego w ogóle Wyspy Salomona, skąd wzięło się moje zainteresowanie tymi wyspami. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że już od bardzo dawna, od właściwie dziecka, zainteresowany jestem różnymi rzeczami, które powszechnie są nazywane nieznanymi, czy dziwnymi, niewyjaśnionymi. Takie zainteresowanie pojawiło się u mnie mniej więcej w wieku lat 12. I gdy tylko nadarzyła się okazja, gdy tylko zmienił się ustrój polityczny, gdy tylko zacząłem pracować w firmie, która pozwoliła mi na gromadzenie środków, zacząłem wyjeżdżać najpierw poza Polskę, później poza Europę. Początkowo tylko i wyłącznie w celach turystycznych, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że dobrze byłoby także spróbować przynajmniej poznawać zagadki i tajemnice świata, skoro jest taka możliwość. W roku 2008 wybrałem się na Wyspy Salomona po to, by przynajmniej spróbować dowiedzieć się czegoś na temat owych tajemnic i zagadek tego arcyfascynującego, a zarazem niezwykle mrocznego kraju. O tym będę jeszcze niewątpliwie mówił. Dlaczego moim zdaniem ów kraj jest zarówno fascynujący, jak i mroczny zarazem. Dzisiaj jednak chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego w ogóle Wyspy Salomona, skąd wzięło się to zainteresowanie i skąd wzięła się moja wiedza na temat owych tajemnic czy zagadek, które tam występują czy się znajdują. Wszystko zaczęło się od artykułu oryginalnie w języku angielskim, artykułu, który potem został przetłumaczony m.in. na język polski, Smoczy wąż i UFO na Wyspach Salomona, w którym to artykule Australijczyk francuskiego pochodzenia, niejaki Marius Boyeron albo Boyeron, opisuje rzeczy, o których nie śniło się filozofom, rzeczy, które po pierwszym przeczytaniu większość ludzi bierze sceptycznie, podchodzi do tych kwestii sceptycznie, ponieważ rzeczywiście trudno jest uwierzyć w to, że w maleńkim bądź co bądź kraju, kraju, który nie jest może tak cywilizowany jak większość krajów europejskich, ale który nie tkwi także w średniowieczu, w którym istnieje komunikacja, łączność, nad którym latają samoloty i satelity, że w takim kraju mogą znajdować się tak dziwaczne i trudne do uwierzenia rzeczy, jak dziwne światła regularnie pojawiające się na niebie, jak olbrzymie owłosione istoty żyjące gdzieś w głębi dżungli najważniejszych czy największych wysp archipelagu, jak mali ludzie zwani przez niektórych na wyspie Malaita Orango, przez innych na wyspie Makira Kakamora, jak wreszcie jakieś tajemnicze, prastare ruiny, do których wprawdzie ciężko jest, nawet bardzo ciężko dotrzeć, ale które są jedynym, jeśli chodzi o te cztery zagadki Salomonów, takim namacalnym dowodem tego, że rzeczywiście kraj ten skrywa w sobie jakieś tajemnice. Z początku podchodziłem do rewelacji Boyerona bardzo sceptycznie, tak jak zresztą większość ludzi, którzy czytali ten artykuł. Jeśli ktoś zada sobie trud, żeby odnaleźć ten artykuł w internecie, to zauważy, że duża część komentarzy dotyczących artykułu i autora odnosi się do treści w nim zawartych co najmniej sceptycznie, żeby nie powiedzieć prześmiewczo, ale myślę, że ludzie ci nie zadali sobie trudu zgłębienia tematu, nie zadali sobie trudu tego, żeby poszperać po internecie, żeby nawiązać kontakt z wieloma osobami, w tym także z Wysp Salomona. Nie zadali sobie trudu przede wszystkim, żeby wybrać się do tego kraju, a to zupełnie zmienia perspektywę i sposób patrzenia na owe zagadki. Z biegiem czasu zacząłem się wczytywać w ten artykuł, zacząłem poznawać kulisy pewnych spraw przedstawionych przez Boyerona. Coraz bardziej zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że za tym, co pisze autor, kryje się coś większego, że jest w tym jakieś ziarnko prawdy. Jak się potem okazało,
Sam Boy Ryan przeżył osobiście bardzo niewielką część z tego, co opisuje, ale znakomita większość z rzeczy, które opisane są w artykule, a potem w książce, o której zaraz powiem, rzeczywiście się wydarzyła. Tyle tylko, że nie samemu Boy Ryanowi. Moje kontakty, moja wymiana korespondencji, moje wreszcie telekonferencje z różnymi osobami, które mają znacznie rozleglejszą wiedzę na ten temat, albo które były na Wyspach Salomona, również poszukując zagadek i tajemnic tych wysp, potwierdzają, że w tym kraju dzieje się coś, co wymyka się opisowi, coś znacznie bardziej tajemniczego, niż mogłoby się wydawać, i że opowieści o dziwnych, tajemniczych światłach, opowieści o olbrzymach czy gigantach, o włosionych wielkich istotach liczących sobie co najmniej 3 metry wzrostu, że opowieści o małych ludziach, także o włosionych małych ludziach żyjących w interiorze niektórych wysp w jaskiniach, i wreszcie opowieści o ruinach, w tym także o grobach czy grobowcach gigantów, nie muszą wcale być zmyśleniami, nie muszą wcale być ubarwieniami, co więcej, nie muszą nawet być wyłącznie mitami, legendami czy opowieściami przekazywanymi sobie z ust do ust, z pokolenia na pokolenie przez mieszkańców wiosek i małych osad znajdujących się gdzieś w głębi lądu. Za wszystkimi tymi opowieściami kryje się ziarnko prawdy, a powiedziałbym, że nawet nie tylko ziarnko, ale coś znacznie więcej. Dzięki temu, że w roku 1994 rozpocząłem regularne zatrudnienie i zacząłem zarabiać pieniądze, dzięki temu również, że już od dziecka, od mniej więcej 12 roku życia interesuję się wszystkimi tymi sprawami, które opisywane są z reguły jako niewyjaśnione, dziwne, tajemnicze, udało mi się w końcu w roku 2008 wybrać się na Wyspy Salomona, wprawdzie na krótko, bo tylko na 4 tygodnie, ale jednak pewne z rzeczy, o których mówił Boy Ryan, sprawdzić. Ale najważniejszym elementem, czy najważniejszą częścią mego pobytu na Wyspach Salomona było to, że sam byłem w stanie zaobserwować tajemnicze, dziwne światła, o czym zresztą już opowiadam na wideo znajdującym się powyżej. Ta obserwacja tych świateł, choć przeprowadzona była z daleka, z odległości prawdopodobnie kilku kilometrów, utwierdziła mnie w przekonaniu, że te zagadki czy tajemnice Wysp Salomona mogą być bardziej prawdziwe, niż nam się zdaje, i że naprawdę warto sprawdzić, co się za nimi kryje. Wszystko jedno, czy owe światła związane są z działalnością obcych cywilizacji, czy też może z działalnością człowieka. Warto sprawdzić, czym są owe światła, tak samo jak warto sprawdzić, czym lub kim są giganty i mali ludzie, i wreszcie, czy to prawda, że gdziekolwiek na Wyspach Salomona znajdują się jakieś starożytne ruiny zbudowane z wielkich bloków kamienia, co także pozwoliłoby patrzeć na kulturę tych krajów i na ich odległą przeszłość w zupełnie inny sposób. Kiedy wróciłem z Wysp Salomona, ukazała się w internecie, w sprzedaży internetowej, książka autorstwa Mariusa Boy Ryana, Solomon Islands Mysteries, Tajemnica Wysp Salomona. Książka, która była rozwinięciem tego, co Boy Ryan wcześniej umieścił w artykule i która zwłaszcza w swych ostatnich częściach, w ostatnich mniej więcej 2 akapitach, stanowi swego rodzaju test zdrowego rozsądku. Trudno mi oszacować, czy bardziej zdrowego rozsądku czytelnika, czy też autora, ale opisywane w tych ostatnich 2 rozdziałach kwestie są tak dalece dziwaczne i tak dalece tajemnicze, że może się okazać, że za tymi wszystkimi zagadkami, tajemnicami Wysp Salomona kryje się coś znacznie więcej niż tylko na przykład jakieś owłosione hominoidy, czy też pojazdy ziemskie lub pozaziemskie. Nie chcę w tej chwili i nie mogę za bardzo zgłębiać tego tematu. Przyjdzie, jak sądzę, mam nadzieję, czas na to, żeby więcej rzeczy ujawnić. Mam nadzieję, że zrozumieliście już, dlaczego zagadki Wysp Salomona tak mnie fascynują. Wszystkich, którzy chcą zgłębić temat, zachęcam do lektury artykułów czy artykułu Boy Ryana i jego książki. Książka na razie nie ukazała się w języku polskim.
Być może w przyszłości zostanie przetłumaczona, ale na razie jeszcze nie wiadomo. Zachęcam do zgłębiania tematu, gdyż warto. Powtarzam, że posiadam informacje, których nie znajdziecie w internecie. I im więcej takich informacji posiadam, tym bardziej przeświadczony jestem o tym, że zagadki Wysp Salomona są czymś więcej niż tylko zmyśleniem, dziecinadą, mitem, legendą, czy też przesadą. Są po prostu prawdziwe. Na ile prawdziwe i co się za nimi kryje, tego się nie dowiemy, dopóki nie zostanie tam zorganizowana jakaś ekspedycja. Ekspedycja, która będzie musiała potrwać długo. Ekspedycja, która będzie miała bardzo trudne zadanie do wykonania. Ekspedycja, która przebywać będzie musiała w bardzo ciężkich warunkach. Ale ekspedycja, która może rozwikła choć jedną z owych czterech tajemnic czy zagadek Wysp Salomona. A jeśli by się tak stało, to też poszerzyłoby to naszą wiedzę na temat tego, jak naprawdę skonstruowany jest świat. Myślę, że warto. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym odcinku opowieści o Wyspach Salomona.